Cześć, witam bardzo serdecznie i zapraszam do kolejnego odcinka. Gramy w Farming Simulator 2019. Dzisiaj odcinek 26. Poprzednio zajmowałem się leśnictwem, uczyłem się podstawami obsługi maszyn wykorzystywanych w leśnictwie i sprawdzałem, w jaki sposób najlepiej sprzedawać drewno, czy w postaci wiórów. Chyba. Czy jest lepiej w postaci wiórów, przerabiać je na wióry, czy w całości. I wniosek był taki, że sprzedając drewno w całości jako pnie, daje nam to trzykrotnie większe zyski, a więc to właśnie robiłem. Kilka odcinków temu posadziłem las drzew, około 80 czy 60, nie pamiętam dokładnie, ale było ich sporo. Chyba 3 palety, więc 60. Tak więc kończąc ostatni odcinek, przewidziałem, że powinniśmy być w stanie zarobić około... ...800 000 i... No właśnie jadę... O, ten pan nas tutaj zablokuje. Zaraz, żebyśmy nie przetrącili znaku. I właśnie jadę do tartaku z ostatnim ładunkiem drewna. Mamy 982 tysiące na koncie, a więc blisko miliona i mam nadzieję, że ten ostatni transport doprowadzi nasz stan konta do tego upragnionego pierwszego miliona w grze. Po 26 odcinkach w końcu, nie ukrywam, że jestem bardzo zadowolony, udało nam się... Nie widać, co się dzieje z tyłu. Udało nam się uzbierać pierwszy milion, tak nam mi się przynajmniej wydaje, ale myślę, że tak, bo 18 tysięcy, czyli i myślę, że mam z 2 albo 3 drzewa minimum, więc powinniśmy mieć nasz pierwszy milion za kilkanaście sekund. W dzisiejszym odcinku wykorzystamy nasz budżet, nasze świeżo zarobione pieniądze do tego, aby zająć się hodowlą owiec. Mamy już kurczaki, mamy konie. Zajmowałem się nimi w poprzednich odcinkach i pora zacząć się kolejnym typem zwierząt dostępnym w grze. Mamy 1 milion 11 tysięcy euro na koncie. Ta wartość spada cały czas, ponieważ mamy w tym momencie właśnie pracownika zatrudnionego, który kosi zboże na polu numer 12, na naszym największym polu. Poza odcinkiem, wiadomo, posadzę kolejny las i za 10 dni zrobimy kolejny milion, więc jest to bardzo dobry sposób zarabiania. Jestem niesamowicie zadowolony. Już jedziemy szybko na nasze gospodarstwo i zobaczymy za chwilę, jak sytuacja tam wygląda. Ok, jesteśmy na miejscu. Wyłączamy silnik. I zobaczmy. No, nasz kombajn już prawie skończył. Także przerwę tutaj i zobaczymy się za kilka sekund, kiedy nasza soja zostanie już w całości skoszona. Żniwa zakończone pomyślnie. Przesypujemy tylko soję na przyczepę, posprzątamy tutaj, zrobimy miejsce, odjedziemy stąd i... No coś ciężko nam się jedzie. Zaparkuję tymczasowo tutaj, bo będziemy zaraz jechać to sprzedać. Prawdopodobnie poza odcinkiem, ale pomimo wszystko
Okej, zobaczmy w takim razie zagrody dla zwierząt i szukamy pastwisko dla owiec. I tak, małe pastwisko, możemy zmieścić 80 owiec, duże pastwisko będzie nas kosztować 180 tysięcy, ale możemy zmieścić 250 owiec. I wiecie co? Nie będziemy się bawić, nie będziemy się rozdrabniać. Postaramy zmieścić się tyle owiec, ile się tylko da. I teraz tak. Ostatnio zrobiła nam się trochę górka. I pomiędzy padokiem dla koni i kurnikiem jest niezbyt dużo miejsca, więc tam jest no taka nierówność nam wyszła. Dzisiaj postanowiłem, że kiedy będziemy stawiać następne no zagrodę dla zwierząt, postanowiłem, że wyrównam ją z polem, tak żeby zostawić to dużo miejsca po obu stronach. Żeby nie było problemu z... wyrównywaniem terenu, jeżeli będzie, zajdzie taka potrzeba. I tak, co staram się osiągnąć w tym momencie, to tak, żeby z tej strony jak najmniej podnieść, żeby nam wyszło jak najbardziej na równi. I myślę, że to będzie tutaj. Okej, zobaczmy. Tak, nie podniosło nam się zbyt dużo. Tutaj mamy trochę nie wyłączyłem silnika. Szybko biegniemy zobaczyć, jak to wygląda. I tak, tutaj mamy lekko nam się podniosło, ale jest to łagodne zbocze. No i tutaj też mamy pagórek. O, ślady w powietrzu, zobaczcie. No takie coś się zrobiło w grze, trudno. Ale to też będzie łatwo wyrównać. No i tutaj ta część, która to jest pagórek, który się... No ale to nic, nie szkodzi, bo mamy fajne odgrodzenie od... O, przepraszam. Od drogi. Okej, teraz tak. Mamy trochę pieniędzy, więc możemy albo kupić owce w ten sposób, ale wtedy będziemy musieli zapłacić za transport. Na czym tracimy pieniądze? Podobnie będzie ze sprzedażą koni, z zakupem nowych i tak dalej. Więc pomyślałem, że tym razem zainwestujemy pieniądze w transport zwierząt. I teraz tak, mamy do dyspozycji kilka przyczep, cztery dokładnie. Od 16 tysięcy do 80 tysięcy jest koszt i różnią się one wielkością, a także rodzajem pojazdu, którym możemy transportować. To pierwsze odbiera się przy pomocy samochodu, tego pick-upa, którego mamy. Jednego z tych dwóch. Kolejne można przywieźć przy pomocy i tak. Dwie sztuki koni można tym przewieźć tylko. I tylko konie. Więc tym nie jesteśmy zainteresowani. Ta przyczepa można doczepić do ciągnika. Można przewieźć 6 krów, 9 świń albo 10 owiec. Następną przyczepą potrzebna nam będzie ciężarówka albo specjalna przyczepa, o ta,
do łączenia ciągnika z naczepą. Podobnie jak ta. I różnią się one nie tylko ceną, ale i wielkością. 14 krów, 21 świń i 24 owiec. A ta jest droższa, zajmuje więcej miejsca i można nią przewieźć tylko 12 sztuk krów, 36 sztuk świń, więc więcej, i więcej owiec. Nie wiem, jak to działa, ale jest mniej krów można przewieźć, o dwie. No okej. Nie będziemy szaleć, kupimy tą tańszą i dzięki temu będziemy mogli przewieźć 24 owce. Możemy zmienić kolor obręczy. Czyli po prostu nasze felgi. Nie będziemy nic zmieniać, dodatkowe pieniądze trzeba za to zapłacić, nie ma takiej potrzeby. No i dobra, kupujemy w takim razie. Tym razem już nie wynajmujemy. Będziemy z tego korzystać przez długi czas, więc po prostu kupię sobie tą przyczepę. 67 500 i mamy 700 tysięcy na koncie. Mamy 700 tysięcy na koncie, ponieważ kupiłem siewnik do drzew. Gdzie jest ten ciągnik? Tutaj jest siewnik do drzew, zacząłem ponownie sadzić las i kupiłem 4 palety drzewek i mamy tutaj naszego wynajętego mana. Jedziemy odebrać naszą, także mała inwestycja, plus wiadomo 180 tysięcy zapłaciłem za zagrodę dla owiec, no i modyfikacja terenu oczywiście. Skręcamy w prawo. Także pieniądze znikają nam dość szybko, ale za 10 dni będziemy mieli znowu las do ścięcia, więc nie martwię się tym aż tak bardzo. Jest nasza przyczepa, tutaj te palety, o których wspomniałem. Ale wysoka. Ops. Jedziemy z powrotem. I dosłownie kilka sekund przed nami jest już sprzedaż. Jest już sprzedawca zwierząt. Skręcimy sobie tutaj w prawo i za chwilę w lewo powinniśmy być na miejscu. Tak jest. I tutaj mamy do dyspozycji wszystkie zwierzęta, no bo możemy w tej przyczepie przewozić wszystko poza końmi. Chociaż konie też są dostępne. Tylko jeżeli wybierzemy konia, tego rodzaju zwierząt nie można przewozić przyczepą do transportu inwentarza. Okej, po prostu się nie da. Chcemy kupić owce, możemy zmienić 20, możemy ich kupić 24. Kosztuje on, każda owca 1500.
Nie ma żadnej różnicy, jaką owcę będziemy kupować, ponieważ będą się one rozmnażać i będą różne kolory wychodzić. Kupimy taką najzwyklejszą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery. I teraz zastanawia mnie, bo przyczepa jest już pełna. Zobaczcie, że cena kupna jest 36 tysięcy. Opłata za przewóz wynosi 0. Jeżeli kupuję następną owcę, czy wyskoczy informacja, że nie mogę już więcej zmieścić w przyczepie, czy zostanie to dostarczone za opłatą? Zobaczcie, przyczepa do przewozu zwierząt jest pełna, więc nie ma błędu, nie możemy popełnić błędu, nie możemy kupić więcej zwierząt niż możemy zmieścić w przyczepie i potem zostać skasowani za transport. Ok, potwierdzamy i mamy, ciekawe jak to wygląda. Spróbuję wejść może wyżej. No, jakieś tam nogi widać. Hop, są nasze owce. Tutaj w przyczepie stoją sobie, czekają na transport do nowego domu. I tutaj weźmiemy kamerę z zewnątrz, bo nie wiem, chcę zobaczyć, gdzie się je wyładowuje. Wydaje mi się, że tutaj jest ta zagroda. I przenosimy z AM19 na nasze gospodarstwo. Nie kosztuje nas to nic. Przyczepa jest pełna. No jest, bo są w niej owce. Potwierdź. I ciach, mamy 24 owce. O, jaka górka. Hops, ostrożnie. Będę musiał to wyrównać, ale to zrobię poza odcinkiem, bo nie ma sensu przyglądać się, jak manipuluje teren. Wszyscy wiedzą już, jak to robić, także byłoby to strata czasu. Zaparkujemy przyczepę do zwierząt. Przydałoby się kupić jakieś zadaszenie dla naszego sprzętu też, bo robi nam się tego coraz więcej. Ale na razie myślę, że nie będziemy się tym zajmować. Ok, zobaczmy. Owca czarno-biała, 24. Czego możemy się dowiedzieć na temat owiec? Zwierzęta zawsze potrzebują wody. Dodatkowo muszą mieć czysto w miejscu karmienia, a niektóre potrzebują też słomy. Karm je dowolnym z następujących pokarmów. Wybranie najzdrowszego rodzaju pokarmu zapewni najlepsze rezultaty. I owce karmi się trawą lub sianem i zapewnia to skuteczność 100%. Potrzebują one wody i, no i muszą być czyste. Ok, na razie nie produkujemy nic. Zobaczmy na szybko, złapiemy ciągnik. Odczepiamy tą przyczepę, która tam była. I tutaj trochę przybliżę. A, no i właśnie to jest ta nierówność, o której wspomniałem wcześniej. Dbanie o owce będzie dość proste, ponieważ mamy od razu wodę. Wypełnimy trochę koniom. Mamy nieskończoną ilość wody, wystarczy ją po prostu przelać tutaj. Wydaje mi się, że to jest woda. Nie. Tutaj się daje trawę lub siano. Woda nalewa się tutaj. Jest to duża zagroda, zastanawia mnie, ile ta zagroda weźmie. Zobaczcie, że prawie już całą cysternę opróżniliśmy, zostało nam 1000 litrów. Owce 4,8
tysiące litrów zabierają. I teraz tak, czystość na razie jest zero, wydajność podskoczyła nam już do 10%. Trzeba je teraz będzie nakarmić, a więc zostawiamy cysternę tutaj. Możemy ją, jeżeli potrzebna nam będzie dla koni, możemy ją złapać w dowolnym czasie. No tutaj się jakiś bałagan trochę zrobił. Nie wiedziałem, że konie mogą robić bałagan. Podjeżdżam jest nie z tej strony, zauważyłem właśnie. Także spróbujemy tutaj nie spać z tego pagórka i ładnie sobie nawrócić. I tu jest ta przyczepa samoładująca z sianem. I spróbujemy nakarmić tym nasze owce. Ale nierówno. Tak jak mówię, wyrównam poza odcinkiem, będzie dobrze. I mamy siano. Zobaczcie, tutaj koryto już się napełnia. Napełniło nawet. I wysypałem wszystko. Mamy zero siana. No, myślę, że 12 tysięcy by, może 11,5 by weszło. Także przydałoby się skosić trawę. No i mamy cały sprzęt wymagany tutaj, tylko że najpierw skoszę drzewa, potem skosimy trawę, zrobimy po prostu zapasy i zobaczmy, jak to wygląda. Wydajność w dalszym ciągu 10%, czystość powinna też podskoczyć, tak jak u kurczaków. Jest. Ok. Podskoczyło to wszystko. Czystość 100%. Mamy wodę, mamy trawę i siano. Następne zwierzę za 994. 300, przepraszam. 399 i 40, godziny 45 minut. No to nie mnożą się one tak szybko, jakbym się tego spodziewał. Myślę, że będzie trzeba kupić więcej tych owiec, ale zobaczymy, jak będzie wyglądała produkcja. Na razie mamy 0 litrów wełny. No i mam nadzieję, że wyłączamy silnik. Mam nadzieję, że będzie ta produktywność skuteczna. Palety, wełna pojawia się na paletach, podnosi się ją widłami z ładowaczem czołowym. Można użyć ładowacza czołowego z widłami do palet i można tą wełnę ładować na przyczepę, a następnie sprzedawać. Zakładam, że będzie to w przędzalni, która znajduje się tutaj, a więc pomiędzy naszym pierwszym gospodarstwem a sklepem, który jest tu. Mniej więcej na środku mamy przędzalnię. Pole numer 18 zaraz obok. Może można by było je kupić, jeżeli jest dość płaskie, i po prostu przenieść owce tam, żeby było łatwiej. Ale zobaczymy, może w przyszłości zrobimy coś takiego. Także hodowla owiec, karmijcie je sianem lub trawą, dajcie im wody i później wystarczy tylko zaczekać. Słychać, jak chrupią trawę. I już, ok. Dzisiaj szybki odcinek, nic zaawansowanego, gospodarstwo się rozwija. I o to tak naprawdę chodzi. Ok, na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do komentowania i subskrybowania. Jeśli podobał Ci się odcinek, daj mi łapkę w górę.
Myślę, że wyjdzie trochę krótszy, więc może będzie bardziej przystępny niż poprzednie. Dajcie mi po prostu znać i do usłyszenia wkrótce. Hej!